Witam Państwa, witam wszystkich naszych czytelników. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Marcin Sowiński, członek Konfederacji, lekarz. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Bardzo aktywny w czasie pandemii. Dziękuję za zaproszenie, witam. Także się cieszę, panie doktorze. I zadam panu pierwsze pytanie, chyba dosyć oczywiste. Czy pan jest zwolennikiem szczepień? Oczywiście, że tak. Szczepień jak najbardziej. Szczepienia są potrzebne. Bo ja mam wszystkie dawki, te, które jako dziecko dostałem, więc żyję. Wiem, że nie jest zbyt politycznie poprawne pytać, czy zaszczepił się pan preparatem przeciwko COVID-19. A co do tego akurat, rzeczywiście nie jestem zaszczepiony. Do dziś mam wątpliwości, obserwuję i bronimy tych, którzy chcą być medykami, a nie chcą się zaszczepić pod obowiązkiem. Dlatego działamy w tej sprawie jako Stowarzyszenie Medycy Nadziei. Mówiąc kolokwialnie, o mały włos, a miałby pan kłopoty w izbie lekarskiej w Szczecinie. Tak, do dzisiaj. No, jeszcze sprawa była za to, że wszedłem bez maseczki. Okazało się, że no, na razie mam spokój. Nie wiem, żadne pismo do mnie nie dotarło jeszcze. Panie doktorze, z perspektywy czasu, a dzisiaj już wiemy, że WHO już ogłosiło koniec pandemii, co możemy powiedzieć na jej temat? Organizacja WHO przede wszystkim jest organizacją prywatną. 80% funduszy jest nieznanego pochodzenia. To było teraz na komisji parlamentarnej w Unii Europejskiej bardzo niedawno. Warto obejrzeć tę komisję. I tam padły słowa bardzo ważnych prawników pracujących w WHO kiedyś. A po drugie, no, zamierzają zmienić traktat. To, co się w tej chwili odbywa, również narada w sprawie zmiany traktatów, zmiany nawet IHR, tak zwanych wytycznych dotyczących zdrowia, zmierza w kierunku takiego, bym powiedział, totalitarnego, światowego zarządzania zdrowiem. Kiedy dyrektywą jednej osoby, czyli Tedrosa, czyli jakby szefa WHO, będzie można zarządzać naszą gospodarką, bo będzie lockdown prowadzić tutaj, chociaż już nawet Unia Europejska już takie prawo ma. Czy przygotowywana jest nowa pandemia? I to, co właśnie teraz, no, aktualnie zapowiada jakiejś nowej pandemii, znowu zmierza w kierunku szczepień tych przeciw COVID, które no, w tym nowej wersji, jeszcze po przeprowadzeniu przez nasz rząd tej nowelizacji, że w e-dowodzie już nawet będzie widać, kto jest zaszczepiony, kto nie, to może powodować, że będzie jeszcze większy rygor przy jakiejś nowej wersji zmutowanego wariantu tak zwanego tego wirusa. No, ja się obawiam, że zmierza to w stronę właśnie utraty naszej wolności. To znaczy my jako wolni obywatele coraz mniej decydujemy o sobie, a coraz więcej szanowne towarzystwo. Szef Pfizer nie wyjaśnił wątpliwości dotyczących jego szczepionek, unikał odpowiedzi. Tak, tam jeżeli chodzi o powiązania, czy to zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa, to właśnie to powiedział. Także tu są duże wątpliwości co do tego, że wcale nie zapobiega. Zresztą ja mam teraz te dane, które świeżo opublikowałem na TikToku. Dużo się mówi, że w uniwersytetach takich jak warszawski czy uniwersytet w Poznaniu ilość niestety zgonów wśród profesorów jest ogromna. I to, co ciekawe, ja wyliczyłem też rok przed i rok po szczepieniu nawet wzrosła, więc COVID był, COVID przez 2 lata, a nie uchroniło to przed jakby tą śmiertelnością. Ogólnie to są dane takie tylko obserwacyjne. Należałoby przeprowadzić te dane dowodowe jakieś naukowe, ale zwróciłem się do rektorów obu uniwersytetów. Czy pana zdaniem setki milionów złotych, a może więcej, wydanych na szczepionki, to pieniądze wrzucone w błoto? Tego niestety nie potrafię udowodnić, bo nie mamy pełnych danych, tak? Tak dużo jest niepewności w świecie nauki dzisiaj. Badania przeprowadzone przez koncerny farmaceutyczne mówią, że to miało sens, tak? Że uratowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy istnień w Polsce na przykład. Możliwe, to jest. Ale 200 tysięcy ponad normatywnych zgonów w Polsce, jak gdyby temu przeczy, bo mamy dużo więcej zgonów. I to niestety jest zasługa bardziej lockdownu, bardziej tego, żeśmy wprowadzali to, bo Szwecja też miała szczepienia i nie miała takiego silnego lockdownu, a długość życia Szweda się nie skróciła. W Unii Europejskiej straciliśmy rok czasu przez 2 lata pandemii, ale w Polsce 2, a mieliśmy i tak 6 lat straty do Unii Europejskiej jako Polacy, a nie mówiąc o Skandynawów. Jest pan bardzo aktywny, wiele spotkań było w Szczecinie. Okazuje się, że jakieś dziwne siły w ostatniej chwili przeszkadzały wam. No są rzeczywiście różne siły. Niektórzy mówili wprost, że były telefony ze służb, naciski, miejsca, których organizujemy, wycofują się jakby ze współpracy nagle albo już na dłużej. No rzeczywiście czujemy presję. Jako środowisko wolnościowe, też jako Konfederacja.
Dlaczego, mówiąc eufemistycznie, jesteście tak kochani przez inne partie polityczne? No bo stanowimy taką siłę, że tak jak stolik stoi na swoich nogach, my chcemy te cztery nogi, że tak powiem, jak rządzący do tej pory po okrągłym stole właśnie ludzie w Polsce, no chcemy ten stół jakby rozwalić, tak? Że chcemy nową siłę, nowych ludzi, ewidentnie widać to wśród nas też tu w lokalnym środowisku, że to są nowi ludzie bez żadnych jakby takich powiązań układowych i to by stanowiło wyzwolenie polskiego systemu prawa, polskiej gospodarki, właśnie wartości, które opierają się na wolności, własności. To są wam słupki. Z czego to wynika? No jak najbardziej, myślę, z popularności też naszych liderów, bo niewątpliwie do tych się można też odnieść i widać ich coraz głośniej. Dużo wśród młodych ludzi, dziękujemy za poparcie, bo jest ogromne poparcie wśród ludzi młodych, ale zyskujemy też dzięki temu właśnie, że chcemy pokazywać prawdę, że chcemy, jesteśmy stanowczy, ale też konsekwentni. Czyli nie zmieniamy w czasie tego naszego działania też swoich działań. A wyzwalamy to, żeby były niskie podatki, to, żeby Polak miał sam decydować o tym, gdzie, co kupi, ile, wbrew systemowi, który, jak globaliści zakładają, chcą nam ograniczać, prawda, ile mamy spożywać mięsa, ile mleka, ile mamy, że nie mamy mieć samochodów spalinowych, to mamy się żywić robakami i tego typu rzeczy. Konfederacja ma zupełnie inny pogląd na temat wojny na Ukrainie. Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to tutaj chodzi głównie o polskie wartości, o polskie wojsko, które utraciło chyba około 500 czołgów. Słyszałem teraz 10 samolotów MiG-29 poszło na Ukrainę. Ja popatrzyłem na cenę zakupu jednego samolotu, to jest około 20 milionów dolarów. Taki samolot kosztuje dzisiaj, gdyby go kupować. Więc my straciliśmy ponad miliardy już pewnie i ten nowy miliard na te samoloty ciągle oddajemy naszą amunicję, nasze wojskowe pojazdy, kratczy, czołgi. No więc jak możemy rozbrajać siebie kosztem tego, że jest jakaś obca wojna? No chodzi o polski interes. My bronimy tego, żeby Polacy zachowali swoją obronność. A teraz dzisiaj w Sejmie przed chwilą rozpatrywano zmiany w Konstytucji, które by jeszcze powodowały, że w stanie takiego zagrożenia, jak mamy, gdzie jest jakiś agresor, który jest wobec innego państwa, nie tylko wobec Polski zagrożeniem, moglibyśmy konfiskować jako polskie władze jakiś urzędnik na majątek. Tym, że przepraszam, tutaj rozmawia ktoś, kto ma obywatelstwo, że tego agresora. No więc to jest bardzo niepokojące, co się dzieje w Polsce. Macie chciałbym nas jakby wciągnąć w wojnę i temu stanowczo się sprzeciwiamy. Po co nam ta wojna? To nie jest znaczy. Sami sobie mówicie, że jesteście podżegaczami do pokoju. Oj, co ty jeszcze, za to jesteśmy prześladowani. Więc za to się mówi dzisiaj w Polsce, co za nowe kryterium. My mówimy o pokoju, tak jak prawie pacyfiści, nie? To znaczy, żebyśmy się nie angażowali, bo nie chcemy, żeby nasze młode pokolenie szło jako mięso na mapie. Bo to do tego może zmierzyć, że prawda, my zaatakujemy, gdzieś pomożemy Ukrainie i wtedy nie będzie działał artykuł 5. Bo NATO nie pójdzie tylko na to, musi odpowiedzieć, może odpowiedzieć w obronie Polski, ale jeżeli my będziemy stroną inicjatywy, że pójdziemy tam, wysyłając nasze żołnierze, a nie będziemy zaatakowani przez inne państwo czy Rosję, to możemy nie mieć pomocy. I co my gramy, proszę Państwa, w tej Polsce? Konfederacja stanowczo mówi nie i stanowczo chce polskiego stanu, żeby tutaj było polskie państwo w polskich rękach. Oddamy Polskę Polakom. Macie zupełnie inne zdanie na temat inflacji, na temat przyczyn i sposobu walki z nią. To znaczy z inflacją trzeba patrzeć, no niestety może mniej popularne. Jak się rozdaje, PiS rozdaje następne emerytury, kolejne nie wiadomo ile i podnosi je. Rozdaje zasiłki, prawda, 800+ kolejne. A z drugiej strony Donald Tusk obiecuje również jakieś programy socjalne. No więc mamy dwa ugrupowania, które w zasadzie są bardzo socjalistyczne i chcą pomagać rozdawnictwem, czyli produkowaniu sztucznych pieniędzy i tu mamy inflację. Więc dlatego no, niestety trzeba zatrzymać to w ten sposób, jak również sięgnąć do tego, że te błędy już były popełnione wcześniej, ale niskie podatki, które zakładamy i mamy gotową ustawę. Sławomir Mańca pokazuje tę ustawę, jak jest bardzo prosta, jak można zrobić proste niskie podatki. Wprowadzano nam, prawda, nowy ład, stary ład, to wszystko tak zagmatwowało, że nawet doradcy podatkowi nie byli w stanie określić, o co chodzi w tych podatkach. Proste podatki, niska inflacja. Jeszcze pytanie dotyczące polityki klimatycznej. Wiem, że Państwo też bardzo lubią te tematy. Już obecnie jednego pieca gazowego nie można wymienić na inny piec gazowy. Tak, obiecywali nam, żeby zamknąć piece takie, prawda, na paliwo, że tak powiem, kopalne czy inne, że to trzeba zamienić na piec gazowy. Teraz piec gazowy już też nie jest potrzebny i nie wolno będzie używać, bo pewnie gaz będzie coraz mniej go, no bo prawda, może i z Rosji i tak dalej ciągle bierzemy, a będzie go mniej.
Teraz, prawda, jeszcze nowe warunki, czy to fotowoltaika, czy pompy ciepła, ale już też tam są ograniczenia, że to będzie z Niemiec. No więc znowu jakiś kapitał obcy nam tu rządzi, jak Unia Europejska nam wkracza do naszych, prawda, sfer, naszego prywatnego życia, kiedy my nie wiemy, to jest też niebezpieczne, że dzisiaj Polak nie wie, co go czeka. Przedsiębiorca polski nie wie, co go czeka za chwilę i cały czas ktoś nam stawia unijne warunki, dom musi być ocieplony. Wyobraźmy sobie miliony polskich mieszkańców, starszych ludzi, którzy mają domy, którzy nie będą go mogli sprzedać, bo te warunki tego jakby emisyjności ciepła nie będą spełniały. Nie będzie stać ich na remont, nie będzie ich stać na wymianę okien, wymianę drzwi i doprowadzi to do tego, że nie będzie ich stać na sprzedaż. A potem się okaże, że nawet nie mogą mieszkać, bo nie spełniają kryteriów i są zagrożeniem dla innych. Nie zgadzamy się tym wariantom, należy to bardzo mocno podkreślić, inne warunki stawiamy. Polska dla Polaka, Polak ma mieć prawo wyboru, również w sprawie co do tego, jak się leczyć, czy zapobiegać sobie zdrowia, czy jak prowadzić biznes, czy gospodarkę, żeby się rozwijać. Panie doktorze, i ostatnie pytanie. Na jaki wynik liczy Konfederacja w najbliższych wyborach? No oficjalnie na naszej konwencji, która była niedawno i zapraszamy na naszą najbliższą konwencję, która się odbędzie 25 czerwca, no sobotę w każdym razie, czy 4. Więc w Warszawie będzie duża też konwencja, już taka programowa. No i tam już powiedziano, że liczymy co najmniej na dwucyfrowy wynik, co może być zaskoczeniem, że uzyskamy nawet z dwójką na początku. I wtedy będziemy już bardzo poważnym konkurentem. I no zobaczymy, miejmy nadzieję, że potem jeszcze następny krok pozwoli na jeszcze większe przejęcie władzy w Polsce i odpowiedzenie na potrzeby Polaków. Po prostu. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Naszym gościem był dr Marcin Sowiński. Dziękuję z Konfederacji. Bardzo.